Cześć! W dzisiejszym odcinku znajdziemy się nad wspaniałym jeziorem w okolicach Gliwic, w miejscowości Rzeczyce, na którym zrobimy sobie kawę. Odwiedzimy również strzelnicę oraz zaliczymy mały, niespodziewany opór. Jest 16 listopada i kto by pomyślał, że właśnie w ten dzień będzie 10 stopni Celsjusza. Pogoda jest przepiękna, może trochę wieje, ale korzystając z sytuacji, ja porwałem swojego znajomego Adama, którego już pewnie doskonale znacie, na jego GS-ie 1250 Adventure, by wybrać się z nim na wspólną kawę gdzieś na łonie natury. Koncepcja była taka, że za bardzo jeszcze nie wiedziałem gdzie. Wiedziałem, że mam w kufrze coś, co planowałem stworzyć od dłuższego czasu, co zajęło mi ostatnie wieczory, ostatnie popołudnia, mianowicie mój magiczny mały projekt, ale o tym dowiecie się już później. Natomiast my jesteśmy za Gliwicami i właśnie taką mega kameralną dróżką wybieramy się zobaczyć, jak tam strzelnica, czy ona w ogóle funkcjonuje, czy ktoś tam przyjeżdża, jak ona na chwilę obecną wygląda i czy po prostu tam wjedziemy i będziemy mogli cokolwiek zobaczyć, bo nie ukrywam, w jej wnętrzach, we wnętrzach tego terenu, tego obiektu nie byłem jeszcze ani razu, zawsze mnie to ciekawiło. Naście razy, o ile nie setki razy po prostu przejeżdżałem tamtędy, ale jakoś nigdy nie zdecydowałem się, by zerknąć do środka. Okazało się, że odgłosy strzelania było słychać z daleka, na parkingu kilka samochodów, więc wiadomo, postój i fajeczka. 16 listopada, niektórzy już miesiąc temu skończyli sezon. Ale nie wszyscy. Ale nie wszyscy. Nie wszyscy, widzicie. Jesteśmy w Gliwicach, za Gliwicami, na Szczelnicy. Podjechaliśmy zobaczyć, jak tu ćwicz oko i dłonie, w ojczyzny obronie. Takie slogany tu wiszą. Suzy. Piękna. Moja. Suska. I tu taki brzydal jest w ogóle. Wiecie, nie śmiejcie się z tych GS-ów, bo to jak to jest? Bo jak nie wiesz co kupić, to kupujesz GS-a, no i tak to jest. Aha, okej, okay, no. To teraz już, a czemu kupiłeś GS-a? Czemu kupiłem GS-a? Bo miałem wcześniej Pana Europana, a jeszcze wcześniej XX-a. No i chciałem zobaczyć, jak jest na GS-ie. No i dlatego kupiłem. No i widzicie, dlatego się kupuje GS-a. Jak to powiedział Adam, jak się nie wie co kupić, kupuje się GS-a. Coś w tej anegdocie jest prawdziwego, bo jeśli nie wiesz co wybrać, to uważam i też się pod tym podpisuję, że no na pewno GS nie zawiedzie cię w żadnym stopniu. Natomiast dosyć tej filozofii o motocyklach, my kierujemy się do miejscowości Rzeczyce, żeby to właśnie od jej strony wjechać nad zbiornik wodny, który nazywa się Dzierżno Duże. Dzierżno Duże, o którym ostatnimi czasy było bardzo głośno w wszelkiej maści mediach, a to dlatego, że zdarzyła się tam jakaś ekologiczna tragedia i z tego co się orientuję, padło w okolicach 110 ton ryb, więc są to sumy i ilości nieprawdopodobne. Na pewno jest to tragedia na skalę polską, jak nie europejską. No szkoda. Szkoda tych wszystkich zwierząt, szkoda wędkarzy, którzy od lat przyjeżdżali tam i łowili, ale no cóż mam powiedzieć, po prostu ręce opadają. Natomiast uważam, że będzie to fajne miejsce, żeby przetestować gadżet, o którym już na początku tego filmu wam coś niecoś powiedziałem. Powiedziałem, że siedziałem po nocach, że siedziałem popołudniami. No i tak, kochani, ostatnio brak motocykla doskwiera coraz bardziej. Ja niestety tak się tym wszystkim pochłonąłem i wciągnąłem, więc tak naprawdę łapię wszystko, co ma tylko związek z motocyklem, z jakimiś wycieczkami, podróżami, kempingami itd., itd.
I tak ostatnimi czasy urodził mi się pomysł, żeby stworzyć coś swojego, a mianowicie mały, lekki, kompaktowy stolik. Projektem tego stolika pracował Adrian. To on tak naprawdę bardzo się przyczynił do jego powstania. Bez niego on by raczej nie powstał, bo sam jestem kiepski, jeśli chodzi o AutoCady i wszelkiego rodzaju programy do projektowania. Natomiast dzięki właśnie jego pomocy udało się stworzyć najpierw projekt, a później na zasadzie prób, błędów, poprawiania tego projektu, zmieniania materiałów, dobierania odpowiedniego surowca i technik cięcia tak naprawdę, no doszliśmy do etapu, w którym mam moje magiczne deseczki, bo tak, jest to sklejka z brzozowa, także jest to materiał naturalny, całkowita alternatywa do wszystkiego, co możecie kupić na Ali czy Allegro, bo jest to po prostu niepowtarzalne, wyjątkowe, no i takie kompletnie coś innego, a mam nadzieję coś, co się będzie sprawdzało, przynajmniej w moich rękach. Także jak sobie wymarzyłem, tak za pomocą kilku fajnych ludzi udało się to wykonać. Sporo czasu zajmuje obróbka, szlifowanie tego i olejowanie i impregnowanie tak naprawdę tego materiału. Sam stolik składa się z 7 elementów, takie coś a la puzzle. I właśnie tak się prezentuje. Takie siedzenie i patrzenie się przed siebie gdzieś daleko ma w sobie to coś magicznego. Jeszcze te dźwięki przyrody, szum wiatru, szum wody, coś wspaniałego. No i zbieramy się. Tym oto sposobem mylę drogę i zamiast jechać tak jak jakiś czas temu jechałem z chłopakami, z Mateuszem i z ekipą, pozdrawiam, to ja zapędziłem się w jakieś dantejskie w ogóle miejsca z kolejnami, z błotem, z jakimś hardkorowym dla mnie zjazdem. Cudem z tego zjechałem i nie wyrżnąłem i no, na kamerce nie wygląda to w ogóle, ale wierzcie lub nie, no było tam dosyć stromo, jak dla mnie. No i stało się, zjechałem z czegoś takiego. Tylko jeszcze muszę zawrócić i kurwa, nie dam rady tam zawrócić. Nie wiem, gdzie jest Adam. Halo, halo. Kurwa, ja stamtąd, stary, nie wyjadę. Ja jestem za tobą teraz, obróć się, ale na nogach. Byś mi musiał zostawić tu motocykl na skraju tej góry i wrócić do mnie i mi spróbować jakoś pomóc. Ale się spociłem, patrzcie to. To są przecież... Patrzcie. Po co ja tu jechałem? Wydawało mi się, że myśmy tędy kiedyś jechali. Ale nie, tędy na pewno żeśmy nie jechali. Nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu, jak ja to mam rozwiązać.
Kurwa. Tu są wszędzie, tu nie wyjadę. Tam piach jak cholera. A jeszcze nie włączyłem stacyjki. Którędy? No tu dzidom, ale tu jest piasek, kurwa. Ja nie wiem, czy ja podjadę po to. Bo tu myślałem, ale tu się ślizgam na maksa. Lewą stroną tu biegę. No nie, bo on mi się zsuwa, tak. On nie ma trakcji na tej trawie mokrej. Ale to musi tu być, wiesz? Najpierw tu się pierdol. Żeby tutaj być już tu. To wtedy wyjedzie. Czy lepiej tamtędy prosto, na wprost, tylko tam piach. Masz szeroko i widać, nie tylko. Kurwa. Nie ma wyjścia. To gdzie jechać? Jak dołem? Przestęp. Ja muszę tu przejechać na wprost i nabrać prędkość ślub. No, nagrywam wszystko. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że wyjechałem z tego gówna tam, bo myślałem, że tam utknę, ale tak naprawdę okazało się to całkiem miłym doświadczeniem i nawet nie takim strasznym. Tutaj już trafiłem na drogę, którą wcześniej przemierzałem z chłopakami. Bez problemu dałem radę. Natomiast widzicie sami, niewinna podróż nad jezioro na kawę zakończyła się prawie gdzieś tam zostawieniem motocykla i dzwonieniem po jakiegoś doświadczonego bardziej ode mnie rajdera, ale spoko. Nie wiem, co się dzieje w głowie po 40 latach, ale generalnie na rowerze nawet bym się nie zastanawiał, tylko bym po prostu przez to przemknął, natomiast waga tego motocykla sprawia, że nawet wydawałoby się banalne wyzwania, banalne wzniesienia okazują się taką barierą psychiczną, po prostu musicie się przełamać, przynajmniej ja muszę się przełamać do tego, żeby dostać jakiegoś bodźca i po prostu jechać, no i tyle, i tutaj nie ma co iść na jakieś skróty, po prostu trzeba wszystkiego próbować, no najwyżej się po prostu przewrócę i tyle, no. I tym oto sposobem kończy się dzisiejszy dzień, dzisiejsza wycieczka, zrobiliśmy chyba za jakieś 50 km, także była ona stosunkowo krótka, ale też była bardzo przyjemna i pozytywna. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się i do usłyszenia już niebawem.